No, cześć kochani, witam Was na lawendzie. Tak wygląda moja wyprawa w różnym celu tutaj na lawendę. Czasem, żeby popracować, czasem, żeby po prostu zobaczyć, co słychać. Teraz tak będę często jeździła. No to widzieliście mnie z ogrodu. Teraz mój outfit. Na pewno widzieliście, powiewa mi taka torba z Juska. Waży w niej statyw. To, na czym teraz stoi aparat. No, torba, plecak. Outfit mój cały, także kochani, rower oczywiście, polski rower, najzwyklejszy. Torba akurat w Empiku kupiona, tutaj plecak. Pepko, Biedronka, jakaś tam sieć, buty, czapka, nie pamiętam. Także kochani, tak wygląda, ale to tak oczywiście trochę żartem. Natomiast przyjechałam tu pokazać Wam, w cudzysłowie, skowronki. Bo właśnie one się teraz zaczynają i wbrew pozorom, wtedy kiedy będzie sierpień, nam się będzie wydawało, że to taki świetny czas. No już właściwie od lipca, koniec lipca, sierpnia one milkną. No ale chyba możliwość do dziś od świętej Anki. Myślę, że kiedy są zimne wieczory i ranki, więc myślę, że no one gdzieś tu od lutego się bagrasują. Także kochani, dzisiaj zapraszam Was na taki improwizowany, nie wiem co mam powiedzieć, czy o perfumach, czy o lawendzie, coś wymyślimy razem. Będzie pogadanka. No a może też przy okazji pokażę trochę, w jakim stanie są krzaczki. O, to może będzie motyw przewodni. Pokażę Wam, no, blaski, cienie, uprawy lawendy, bo tak, korzystacie z moich olejków, no to zobaczcie, jak one powstają. O, to może będzie, tak zrobimy. No to zapraszam. To znaczy, jak powstaje lawenda, z której będą później olejki. Albo inaczej, jak wygląda wiosna, o, bo to jak powstaje lawenda, kwiaty lawendy, to pewnie cały sezon. No ale tak, te najgorsze prace to są właśnie teraz, kochani. To zaraz zobaczycie. Okej, to później to odsunę. Zaraz zobaczycie wszystkie chwasty. No witajcie, kochani. Tak właśnie wyglądają moje lawendy. Nagrywam ten film w niedzielę rano po 8. I teraz tak, nie wiem, czy widzicie taki... Na pierwszym planie jest, może tak pokażę palcem nieładnie, to jest jeden z młodszych grządków, ale tu jest najmłodszy, powstaje dopiero, ale będę go przesadzać. Tak, i tu zaraz Wam pokażę dwa najstarsze rządki. One są tak ciekawie usytuowane. Widzicie, już kosiłam trawę w międzyrzędziach, ale czeka mnie no wyrywanie. A bo pozorom jak jest na początku roku, to jest to szybko idzie. I zobaczcie, tu jest już taki przerośnięty. To są te najstarsze, one mają już no 10-11 lat, muszę to dokładnie policzyć. Chyba w 2011 tu weszłam, także widzicie, te już są zdecydowanie do wykopania, do wyrzucenia i pewnie tak zrobię. Chociaż trochę mi ich szkoda, bo to moje pierwsze roślinki, no ale tu widać, że nic nie widać, bo zobaczcie, tu już jest obok rządek. Słuchajcie, to ładnie wygląda, widzicie takie kuleczki. To jest dość malownicze, ale zapewniam Was, że to jest zła metoda prowadzenia. A właśnie, już Wam pokażę. Zła metoda prowadzenia roślin. Ja bym Wam rekomendowała coś innego. Zaraz Wam pokażę coś, co wyhodowałam przypadkiem. O, ten jest do usunięcia chyba. I będę docelowo zagęszczać. Tu jest miłorząd, który zjadają jakieś tutaj żyjątka. Nie wiem, czy go przekopać. Jak uważacie? A możecie pisać, może zostawię komentarze, ale piszemy o lawendzie, dobrze? Ta bym była wdzięczna. I słuchajcie, to jest chyba jeden z pierwszych krzaków, który kupiłam. Mówię, na niego matka. I tą matkę rozmnażam. Posadziłam obok tej matki drugi krzak. Jak mi się wydawało, że daleko. To są dwa zrośnięte. Jeden to jest prowos, czyli lawandyna i lawenda lekarska. Czekajcie, odejdę dalej, może to będzie widać. Może teraz. To są dwa zrośnięte. Najstarsze krzewy, tu stała ławka, to był jakiś kamień taki postawiony, przytargany z pola obok. Także słuchajcie, no widzicie, jak wygląda lawenda. I teraz tak, tu macie te no, takie kuleczki, kopeczki. Gdzieś tam dalej, może pokażę palcem, o. Tu są po prostu zrośnięte i takie Wam polecam, ale pokażę Wam te zrośnięte, czyli nie sadzić na te kuleczki, tylko blisko siebie. Ja bym sadziła co 25 cm nawet krzak. Ale co 30, widzicie? I tu mam taki, posadziłam gęsto, zapomniałam wykopać. I zrobiło się tak, jak na tych prowansalskich filmach. Ten oto odcinek niedługi. Bardzo dobrze się prowadzi, ponieważ ona nie przerasta chwastami. Pierwsze dwa lata, no to wiadomo, że trzeba ręcznie. A potem, no zobaczcie, może to widać. Tu jest właśnie taki rulon, jak ja to mówię.
czyli nie te kopczyki, pojedyncze krzaki i przerwa, to macie więcej pracy do... No, te przerwy trzeba wyplewić po prostu, także odradzam taką metodę. Jeżeli chcecie na po prostu lawendę na lawendę, a jeżeli to, do ogrodu, no to nie, to do ogrodu rzeczywiście te takie kopeczki, kuleczki lawendowe, jak widzicie, one nawet same w sobie nie wyglądają źle. I to jest, zapewniam Was, najgorszy czas, bo ona jeszcze nie ruszyła. Przed domem już lawenda ruszyła, a tutaj nie bardzo. Oj, chyba Was okłamuję. Trochę zielonego jest, nie wiem, czy zobaczycie. Także kochani, to jest matka, a jeszcze Wam pokażę car lawendę. Car lawenda to jest określenie, które to nie wymyśliłam ja, ktoś w rodzinie wymyślił. To też była taka duża lawenda, lana szyba. To będą te car lawendy. Też to są moje jedne z pierwszych z nasion. Więc albo to jest car lawenda, może się odsunę. Car lawenda, albo ta. Albo po prostu umarła i już jej nie ma. No, a tu nowy rządeczek, widzicie, już Wam pokazuję. Już. O, taki będzie. No i dookoła coraz więcej domków. Miejsce się zrobiło atrakcyjne. Także widzicie, kochani, to jest do przerośnięte do usunięcia chyba. I wsadzę nowy. Tutaj te domki. Szkoda każdego, ale po prostu... Ja już patrzę praktycznie na tą moją lawendę. Po prostu ona odbije i może za 4-5 lat coś by w niej było, ale przez te 4-5 lat będę miała bardzo mało lawendy. I wiele krzaków tak wygląda. Tutaj moim zdaniem będzie mało lawendy, bo no tu widać suche gałęzie na przykład. No i to są te starsze. No. Trochę mchu. Dobrze, co Wam jeszcze pokazać. No one generalnie już wymagają wymiany. Tu są białe, które mi nie wyszły. Taki dziadowski rządeczek. O, to jest ten. Po prostu go przekopię, a później jak wypuści pędy, rozmnożę, bo tak... No szkoda wyrzucać. To są chyba takie w wieku idealnym. No, chociaż też już zaczynają. No, lawenda już zaczyna po kilku latach chorować. A tu jest lawandyna. Ta lawandyna całkiem dobrze się trzyma. Ale ja wolę lawendę lekarską. No niech sobie rośnie. To jest chyba Provence odmian. No to kochani, tak to wygląda. Teraz mnie czeka właśnie wyrywanie, jak widzicie, perzu z pomiędzy krzaków. A tam na tym rulonie lawendowym tego perzu nie było. Właśnie stąd. Jak chcecie posadzić więcej, tak z kilkadziesiąt krzaczków, no to oszczędziłoby Wam pracy na pewno to, że byłyby w takim zwartym rulonie, a nie... Czyli co 30 cm co najmniej. Nie wiem, czy to widać, jak przerasta perzy. O, widzicie, to jest przerośnięte. A tak się, kochanie, kończy dawanie szansy. No niestety, gdybym rok temu czy dwa zamiast tego krzaczka po prostu go wykopała, wsadziła nowy, miałabym tutaj już dużo ładniejszy krzak. Już podrósł sobie, bo lawenda od trzeciego roku bardzo szybko i pięknie rośnie. Chcę Wam pokazać najbardziej dokuczliwy chwast, jaki się pojawia w lawendzie. O, tu widzicie, były krzewy, nie ma, jest, oto jest krzewy lawendowe, natomiast jakiś wyrósł dziki krzew, to go trzeba będzie usunąć. Taki najgorszy chwast, jaki przerasta, jest tutaj. Słuchajcie, to jest jakiś rodzaj pnącza i to pnącze jest po prostu straszne. O tak, ono tak. O, coś takiego. To się pewnie jakoś nazywa. Trzeba to szybko wyrywać, bo on później tak oplecie tą lawendę, że jak się za późno go zrywa, to ta lawenda jest po prostu taka pozwijana. Nie można już na bukiety. Zresztą w czasie wyrywania się uszkadzają. Uszkadzają się. Krzew się uszkadza i nie wygląda aż tak ładnie, malowniczo. Także no, teraz mnie czeka, jak widzicie, takie kilka dni, ale to jest przyjemna praca. Znalazłam na jednym TikToku taką opowieść, jak plewić lawendę, jak czyścić. Pan mówi, najważniejsza rzecz, gołymi rękami i ręcznie, żeby czuć ten zapach. To prawda, że zapach lawendowych krzaczków, bo lawenda pachnie cała, wynagradza całą pracę. Trud.
Słuchajcie, kochani, to ja Was tu może na chwilę zostawię z tymi skowronkami. Zobaczę, co tam z tyłu się dzieje i przyjdę do Was, może poopowiadam Wam o czymś, nie wiem jeszcze, o uprawie, co mi się tam przypomni, co jest ważne. No na pewno jest ważne przecinanie teraz, odkwaszczanie, przecinanie. Teraz jest bardzo dużo pracy. Także to jest takie, no żebyście widzieli, ile trzeba włożyć pracy, zanim się kwiaty pojawią, które potem też trzeba obrobić, zerwać, ściąć. Wszystko ręcznie, kochani, żadnej chemii, żadnych plastików. No to o tym opowiem, jak wrócę. Na razie posłuchajcie skowronków, bo to jest rarytas. No kochani, no to teraz lawendowa pogadanka w towarzystwie pewnie różnych ptaszków. No zobaczymy. Najważniejsze jest, że mamy niedzielę rano i nie ma tych wszystkich hałasów związanych z tym, że to się zrobiła taka okolica, gdzie się dużo dzieje, domy się budują. No i jest hałas. No i ogólnie życie. Także kochani, korzystając z tego spokoju, może opowiem Wam o tym, jak ja uprawiam lawendę, żebyście wiedzieli, co tam w tych olejkach ode mnie otrzymujecie. No więc tak, otrzymujecie lawendę, olejek z lawendy, która jest, myślę, że bardzo, bardzo ekologiczna, bardzo eko, nie wiem jak to się w tej chwili, organiczna ją można nazwać. Nie ma tu żadnej chemii. No, od kiedy to pole przejęłam, jest tutaj, no, będzie od 2011, tak myślę. Także od tego roku nie ma tutaj żadnej chemii, kompletnie. Nic, nie ułatwiam sobie też pracy żadnymi plastikami, nie prowadzę tego na folii. To jest świetne, na przykład jeśli ma się przed domem jakiś niewielki fragment, można to może kamyczkami wysypać, to wtedy wygląda dobrze, ale no, na takim polu masakra. Ja zrobiłam sobie taki kawałeczek, gdzie chciałam, żeby po prostu takie najbardziej uciążliwe chwasty ta folia zabiła. No to z tą folią też jest dużo pracy, rozłożyć ją, zdjąć gdzieś tam całkiem z tyłu. Także będzie taki epizod foliowy, ale no, trwał jeden sezon. I teraz to zdjąć. Jakiś był sezon, poprzerastało. Także myślę, że jak ludzie będą te większe areały z tą folią później chcieli likwidować, no to będzie wyzwanie. To trzeba będzie robić chyba specjalistycznie. Także no tak tylko mówię. W każdym razie, jak wygląda uprawa? No właśnie tak. Na kolanach zrywam ręcznie, nie wiem po co mi to, czemu to robię, jak to się zaczęło, nie pytajcie mnie, to ta lawenda przyszła do mnie. Tu miał być po prostu ogródek, trochę drzewek, no ale się okazało, że ta lawenda tu ładnie rośnie. Drzewka zjadły sarny, większość kwiatów pousychała, bo tu jest właśnie ta, chyba jeszcze ta zmiana klimatu właśnie widoczna. Tu jest tak sucho, tak gorąco. Myślę jak w Prowansji, tylko może zimy inne, ale przez całe lato to tutaj jest po prostu no, Hiszpania, Prowansja i ta lawenda właśnie bardzo to lubi. Dobrze się z tym czuję. Lawenda, chyzop i tymianek. To mi tutaj ładnie rośnie. Jakieś malwy się wysiewają same, a wszystko inne, włącznie z trawą, to ma takie sezony. Czasem rośnie, czasem nie. No i pesz oczywiście pomiędzy roślinami. Jak Wam pokazywałam, trzeba będzie to wszystko ręcznie usuwać i docelowo. Myślę, że te chorujące rządki zacznę od białego, który przeniosę, będę likwidowała i być może przez najbliższe kilka lat, bo lawenda właśnie tak się mówi, że żyje do kilkunastu lat, więc najbliższych kilka lat będzie taka zmiana. Będą rządki takie właśnie te kuleczkowate, obok niego taki rulon. Może będzie chaos, może nie, zobaczę. Generalnie będzie więcej lawendy, bo jak widzicie, pomiędzy tymi krzaczkami jest przerwa, no to tam mogłoby być więcej tej lawendy, przez to miałabym więcej surowca, więcej olejku, bo już dochodzę do takiego momentu, robiąc olejki, że mam za mało surowca. Także stąd ten jeden rządek, ale to też bardziej, raczej pójdzie chyba na uzupełnianie braków. A co dalej, nie wiem. Ja się tym bawię, dopóki mam siły, to robię. Nie ma chyba w Polsce maszyn do uprawy takiej, tak powiedzmy, pielęgnowania lawendy, bo jeszcze ściąć to pewnie jakoś można, ale też nie wiem, nie widziałam takowych. Także tutaj jest wszystko robione tak, jak czasem zobaczycie
na tych filmikach z Prowansji przy okazji dożynek lawendowych, czy tych prowansalskich, gdzie właściwie wszystko ręcznie. Ja nawet nie robię tego sierpem, tylko nożyczkami. Tak się nauczyłam i tak mi jest wygodnie. Także kochani, to tyle. Jeśli macie pytania lawendowe, to piszcie. Właśnie bardzo bym prosiła o to, żeby była tutaj dyskusja lawendowa, a nie żadna inna. Także jak macie pytania, chcecie coś wiedzieć, może macie uwagi, że uważacie, że tak by się sprawdziło, bo u was to się sprawdziło, albo podejrzewacie, że tak by mogło być, to piszcie, może inni z tego skorzystają, może ja. Jak wspomniałam, pole jest żywe, niektóre będą krzewy usuwane, wymieniane, bo chociaż one w tej chwili wyglądają imponująco, to jednak już docelowo lawendy na tych starych krzakach jest mało i bywa czasem tak, że pół krzaka suche, tam gdzieś wystaje taka kępka kwiatów, no to szkoda miejsca. Lepiej to zagęścić, nasadzić nowych, młodych, no i tak co kilka lat wymieniać. I tak chyba w tym roku będzie. No, bo w tamtym roku miałam mało czasu na uprawy i ogólnie na po prostu doglądanie wszystkiego, a zobaczymy, może będzie więcej czasu w tym roku, aby były siły, nie było kontuzji, to wtedy będę pracować. I taka praca jest przyjemnością. Myślę, że praca fizyczna, taka umiarkowana, a, już nie wiem, czy umiarkowana. No, można sobie pomagać sprzętami, na przykład kosiarką z napędem. To na pewno dużo pomaga. Aha, właśnie, mam takie też do cięcia nożyce akumulatorowe. Właśnie, też tym cięłam ostatnio. W tamtym roku już próbowałam pierwszy raz. Także powoli, powoli zaczynam używać narzędzi, ale takich najbardziej prymitywnych. Także sami ocencie, jak to jest z tą ekologicznością tego pola. No, dookoła są normalne uprawy. Także to... Nie ukrywam tego. Także no, te normalne uprawy tradycyjne, ja to jestem takim dziwakiem lokalnym, który wszystko robi ręcznie, nic tutaj chemii nie stosuje. Naprawdę to wielu ludzi trochę szokuje, że tak, no, uważa to za jakąś fanaberię, tak bym powiedziała. No ale też myślę, że warto uczyć się i podglądać, jak ja to robię, bo to ktoś będzie miał zaoszczędzonych kilka lat pracy i stwierdzi, czy się tak da, czy się nie da. Moim zdaniem da się. Można by nawet ręcznie, na przykład jeśli rodzina pomaga, są takie pola w Polsce, gdzie całe rodziny uprawiają, to są takie pola, pod Krakowem jest takie bardzo ozdobne pole, bo się po prostu nazywa lawendowe pole. Pole wygląda, jakby były takie lawendowe zygzaki na takim lekkim wzniesieniu, natomiast inne ułożenie terenu. Jest usytuowane takie bardzo, bardzo malownicze gdzieś tam. Także oni robią takie dni otwarte. Ja nie robię, bo kiedyś robiłam, ale tak to nie ma po prostu warunków, nie ma dojazdu. No i jeszcze tak właśnie a propos, bo na pewno będą pytania właśnie o plenery. Jest bardzo dużo owadów, było dużo ukąszeń i po prostu się boję tego. Żeby, wiecie, ktoś nie z uczuleniem tu nie przyszedł, nie ma. Kiedyś mieliśmy tu szpital na miejscu wieki temu, ale wiecie, przyszło nowe. I to nowe polegało na likwidowaniu wszystkiego, szkół, placówek medycznych. No tak to wygląda. No stąd, nawet gdyby tu się komuś coś stało na polu i mnie by na przykład nie było, ktoś by chciał wezwać pogotowie, nawet by nie potrafił pewnie, gdyby to przyjechali fotografowie z innego miasta, nie potrafiłby powiedzieć, gdzie się znajduje, jakie to jest miejsce. Także no, z takich kwestii organizacyjnych, stąd unikam plenerów, których kiedyś było więcej. Z naciskiem na słowo unikam. Dobrze, kochani. Także tak, zapraszam do pytań, do dyskusji. Spróbuję wam odpowiedzieć na wasze pytania lawendowe i życzę wam miłego, pięknego tygodnia. Dla mnie będzie bardzo, bardzo pracowity, jak pogoda pozwoli, bo pamiętacie, jaki był praktycznie cały kwiecień, mokry, paskudny, a trawa, wbrew pozorom, jak jest zimno, cały czas do góry pędzi. Ja jeszcze z ciekawostek mam, już dwa razy to kosiłam kosiarką. O, tu może widać właśnie w tym miejscu tą trawę niekoszoną, to trzeba będzie, no właśnie nie wiem jak. Trochę też zostawiłam, bo mam dużo samosiejek. Właśnie ciekawostka jeszcze jedna. Korzystam też z samosiejek, uważam je za najlepsze rośliny, najmocniejsze, dające najlepsze kwiaty, chociaż nie jest tak ładnie wyglądającą lawenda z samosiejek, bo czasem jest po prostu z tych takich jasnych, a ludzie wolą, jeśli szukają lawend ozdobnych, coś ciemnego. No to te ciemne to trzeba po prostu kupować takie sadzonki z metryczką. Dobrze, chyba się za bardzo rozgadałam, kochani. Upadło kółeczko. Dobrze, będę kończyć. Wszystkiego lawendowego i pięknego, miłego tygodnia wam życzę. Pa, pa!